Cześć, witam w kolejnym odcinku z gry Pionik Komando, moi drodzy. Dobrze, zaczynamy grę. Naszą misją, moi drodzy, jest przedostać się do wraku z samolotu zwiadowczego. Ta misja obowiązywała też w poprzednim odcinku, więc jak sami widzicie, daleka droga do tego samolotu. Jak tam wskoczyć? Cholera jasna. Dobra. No i co my tutaj mamy? Tak będzie chyba szybciej się przedostać tam dalej. Tu wyżej chyba, no. Moi drodzy, jak... O, właśnie, mamy nową umiejętność, zobaczcie sami. O co w niej chodzi? Tutaj mamy samouczek, jak takie coś wykonać. Tutaj mamy, moi drodzy, rzucić jakimś obiektem i rozwalić tą tutaj ścianę. Rzuca się w ten sposób, że naciskamy klawisz E, spacja, czyli skaczamy, i F, odrzucamy to po prostu. No jak sami widzicie, jesteśmy dalej. Mam tylko dwa pociski ze snajperki. Jak sami widzicie, tutaj mamy pełno właśnie takich przedmiotów do rzucenia. Dobrze, oberwał. O lol, zobaczcie, ile ich tam idzie. Ale widzę, że możemy tymi pudłami sobie porzucać, więc one nam się tutaj przydadzą, że tak powiem, jako amunicja. Kurde. Aj, szybciej. No, tych niestety chyba już nie rozwalę. Poprzez rzucanie tymi pudłami. Dobrze, świetnie, chodźmy dalej. Granaty, granaty mam. Na razie się nic nie dzieje. Wow. Rykoszetem może ktoś tam oberwał. No nie, nie, niewiarygodne. Nie zlam tego. To automatycznie, moi drodzy, leci, jak wyrzucimy ten dany przedmiot. Fajnie. Świetnie. Powiem szczerze, że ta umiejętność jest naprawdę przydatna i może ona mi się przydać w dalszej rozgrywce. Wow, mamy bionika, tego robota cholernego. Ale tu ich mamy. Tam jeszcze jeden idzie na nas. Świetnie. Dobrze, jak tego pana rozwalić tutaj, moi drodzy. Czy da radę w ten sposób? Chyba nie. Musimy chyba naskoczyć na niego od tyłu znowu. No, świetnie, doczepiłem się. Ciężko nacelować jest troszeczkę. Dobra. Tam na górze chyba nic nie ma, więc śmiało idziemy dalej. Znowu musimy rozwalić, jak sami widzicie, tą ścianę. No, co jest? Dobra. Dobra, jesteśmy dalej. Tych punktów, powiem szczerze, nie zbieram, co są porozrzucane po całej mapie. No to mi trochę by zajęło, a ja chcę po prostu zająć się tutaj rozgrywką. Wow, już na dzień dobry, coś mamy ciekawego. Zobaczcie, na samej górze znajduje się właśnie ten samolot, którego poszukujemy. Już od dłuższego czasu. Dostaliśmy jakąś amunicję, a mamy tego shotguna. Tam gdzieś mamy punkt kontrolny, no kawałek drogi jest stąd. Powiem szczerze, tam mamy ten nasz samolot, który jest rozbity, nawet widać, że coś nie tak z tą ścianą jest, tam coś płonie, to na pewno ten samolot. Więc kawałek tam jest chyba drogi, żeby tam dojść. Jeszcze jakimś kółeczkiem idziemy. Wow, snajpera mamy. Takim szybkim mykiem nie możemy stać w miejscu. Chyba oberwał, świetnie.
Ale wyje. Świetnie. O, jeszcze snajper. Nie wiem, gdzie on celował, ale dobra. No okej, okay, musimy się tutaj jakoś tam przedostać, ale chwila. Tędy chyba trzeba. Tylko i wyłącznie tędy. O, mamy kubełek czerwony z amunicją, biorę go. No i tam przeskoczyć jakoś trzeba. Tu jakieś promieniowanie, trzeba uważać też. Tutaj też mamy promieniowanie? Dobra, już się skończyło. Już myślałem, że źle wszedłem. Weźmy kubełek. No i na górę po schodach. Wow! Ale się skitrał dziad. Czekajcie chwilę, tutaj miałem amunicję do tego shotguna. Co ją właśnie wezmę. Jestem ciekaw nawet, ile jest po prostu pocisku w takim czerwonym kubełku. Dobrze, do góry lecimy. Tu nikogo nie ma. Tutaj jest. Ale piękne wejście było. O, wezmę, jak tak mam łatwo, to wezmę ten punkcik. Wow. Gdzie teraz? Chyba wyżej, czy nie? Nie, chyba wyżej nie. W takim razie gdzie? Ciekawe. Może jest jakieś przejście dalej, wyżej. Jednak chyba nie ma tutaj nic. Mamy ten punkt kontrolny. Tam na dole sobie płynie woda. Chyba, że moi drodzy, tutaj trzeba iść. Zobaczcie, tędy. No i tutaj powinien być ten samolot. Jesteśmy teraz na szczycie tego budynku. Wow. Snajpera mamy, świetnie. Boże, oni mnie widzą z takiej odległości? Nie widzę tutaj więcej gości. No nie, 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 dobra. Już myślałem, że nie dam rady. Gdzie są, gdzie są? Go tu nie widzę. Ktoś we mnie strzelał. A zobaczcie, tu na dole coś mamy. Dobra, jeden nie żyje. Ale się rusza. Dobrze, gdzie jest jeszcze jeden tutaj? Świetnie! Tam na dole jest przekaźnik, moi drodzy, i musimy go wyłączyć. Jeszcze obrywa. Mam jeden pocisk chyba ze snajperki tylko. No dobrze, chyba więcej gości tutaj nie widzę. Nie, jeszcze nie mogę. Wow. Wow, 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 jak mnie tutaj nieźle nawala ten gościu. Tej broni jeszcze, moi drodzy, nie mieliśmy. To jest jakaś wyrzutnia rakiet. Ja co... Wow, wow! Chwila, bo zaraz tutaj pogibnę. To trzeba nacelowywać? To samo nacelowuję, nie wiem właśnie. Nie no... Coś trzeba z tym zrobić, moi drodzy, no bo tak to... Kurde mole. Ha, oberwał z granata.
Nie, odejdźmy kawałek, się skitrajmy gdzieś tutaj. No nie mogę na niego nacelować. Chyba, że on ma gdzieś jakiś czuły punkt. A, kminie, kminie! Wow! Sam się rozwaliłem. Dobrze, czekajcie chwilę, już kminie. Po prostu się nauczyłem, że już wiem, o co chodzi. Pionik, komando przestał działać, nie? Moi drodzy, jestem znowu ponownie, nie wiem dlaczego, ale miałem napisane, że pionik mi przestał działać. No i niestety muszę zacząć tu od tego momentu, jednak tam mi szybko pójdzie. Tam mi szybko tutaj zejdzie to. Rozwalimy ich jak najszybciej. No i będziemy w tym samym etapie co przed chwilą. Gdzie on jest? Dobra, świetnie. No i tutaj, moi drodzy, musimy jeszcze tych gości na dole rozwalić. Jeszcze jeden został. Świetnie. Wezmę teraz może, moi drodzy, granat. Granaty i może... O, patrz na to. Haha, świetnie. Świetnie. Jeszcze jeden tam jest gdzieś. Może tak do niego zeskoczę. I bum, świetnie. Nie, nie dostał, kurde. No i mamy bionika. A, mogę się do niego nawet doczepić, zobaczcie sami. No, powiem wam tyle, że trzeba być w ruchu, żeby go po prostu rozwalić. Mamy tutaj teraz wyrzutnię rakiet. Już kminie, o co w tym chodzi. Uwaga. Wow, świetnie. Ktoś mnie nawala chyba. Tam? Tam tego gościa nie było. Dobrze, moi drodzy, teraz chodźmy do przekaźnika. On tutaj jest. Wow. Jeszcze jeden? No, niewiarygodne. Ta gra potrafi zaskoczyć, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli takiego bionika mamy, najlepiej trzeba być, moi drodzy, w ciągłym ruchu, bo... Gdzie on jest? Uwaga! I... świetnie! Teraz utonę. Nasz bionik raczej za bardzo, nasz główny bohater za bardzo nie lubi wody. Dobrze, moi drodzy, wyłączmy pole minowe i teraz musimy przeskoczyć na drugą stronę właśnie po tych balonikach. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Wow, ale to może być ciężkie. Uwaga. Hop, na drugi. A może na trzeci już od razu? Pewnie damy radę. No i tutaj. Świetnie. Dobra. Moi drodzy, mi się zdaje, że tutaj ten kolejny etap w grze nagramy w kolejnym odcinku, więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Sam jestem ciekaw, co może tutaj się teraz wydarzyć. Widzę, że tam jest punkt kontrolny, więc spacerek będzie dosyć spory i dosyć ciężki, dlatego że te... Zobaczcie, to miasto jest całe pod wodą. Masakra. Wow, fajnie to jest zrobione. Mogę przyznać. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę jeszcze raz, no i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!